Witam wszystkich serdecznie przy naszej aukcji 30. aukcji premium. Będzie to wyjątkowe wydarzenie numizmatyczne na rynku, ponieważ wybraliśmy tylko 819 numizmatów z całego świata. Jednym z chyba najczęściej oglądanym na naszym Facebooku, najbardziej komentowanym, najbardziej również tutaj pokazywanym w mediach społecznościowych i w mediach w prasie jest oczywiście pozycja 282. Jest to nic innego jak słynny dzisiaj już motyl. Za chwilę się dowiecie, dlaczego został wybity, jakie krążą legendy wokół tej monety. Ja tylko powiem od siebie, że jest to jedyny egzemplarz dzisiaj na rynku, jedyny zachowany, jedyny znany. Wszystkie inne egzemplarze, które dotychczas wystąpiły, występują w srebrze. My mamy egzemplarz złoty, czyli mamy talara wybitego w złocie. Jest to XVIII-wieczny, wyjątkowy walor numizmatyczny. Prawdopodobnie sam król musiał mieć ten walor w rękach, ponieważ była to dość wysoka kwota i wysoki nakład, aby coś takiego wykonać. Posłuchajcie sami, dlaczego i skąd taki pomysł na ten wyjątkowy numizmat. August II Mocny był królem od 1697 roku do 1706. Na 3 lata musiał przerwać swoją urzędowanie jako król Polski przez wojska szwedzkie, wtedy był Leszczyński i wrócił na tron właśnie w 1709 roku. Król August II był mocnym zwolennikiem i fanem numizmatyki i dużym kolekcjonerem. Wybijał liczne monety. Natomiast my skupmy się na ćmie bądź motylu. Wybijał różne właśnie monety i również te żetony, bo ludzie nazywają to żetonami bądź monetami. My nazywamy to monetami, ponieważ dla nas jest to moneta polska, szczególnie ważna, ponieważ jest na niej król polski. Przeważnie jedne z nakładów informacyjnych bądź tam literatury mówią, że były to głównie żetony do gry i zabaw dworskich. Natomiast nam się bardziej podoba historia, że po prostu król wyemitował całą serię monet od grosza po pół talara i talara, i tutaj tego złotego talara, dla hrabiny Kozel. Po prostu król chciał zaimponować pewnej damie i wybił dla niej serię wyśmienitych monet. Czyli król po prostu, można powiedzieć, się zauroczył. I stąd właśnie ta cała historia tych monet. Powstanie tych monet literatura numizmatyczna właśnie wiąże z hrabiną Kozel, ale to za chwilkę o wszystkim się dowiecie. Zobaczcie, jak moneta prezentuje się na żywo, jak wspaniale wygląda i jak zachowany jest w ogóle połysk menniczy, jak wspaniale można wykonać monetę niespotykaną w handlu i jak wygląda sam słynny motyl. Tak jak powiedziałem, literatura wiąże wykonanie samej monety z osobą hrabiny Anny Konstancji von Hun. Król poznał Annę w balu, znaczy na balu wydanym przez jego żonę Krystynę Eberhardynę. Jeszcze w 1704 roku hrabina Henrietta Amalia Roy, czyli celebrytka związana z naszym dworem królewskim Augusta II, zaproponowała hrabini Kozel, czyli Annie Konstancji, stanowisko metresy władcy. Anna na 10 lat stała się królewską faworytą. Nawet król rozwiódł ją z jej mężem i pomógł uzyskać właśnie tytuł hrabiowski, czyli hrabiny Kozel. I uważajcie, teraz jest najciekawsze. Ta moneta i wszystkie inne to była oczywiście zachcianka króla. Natomiast najlepsze jest to, że ocenia się, że roczne utrzymanie jej dworu kosztowało Augusta II nawet 100 tysięcy talarów. Czyli wyobraźcie sobie, że wydawał 100 tysięcy talarów na utrzymanie dworu hrabiny Kozel. Hrabina zamieszkała bardzo blisko pałacu. Nie jest wykluczone, że właśnie monety z motywem motyla powstały dla uświetnienia zabaw na jej osobistym dworze. August II Mocny nie był tylko mecenasem i znawcą sztuki, a także znanym kolekcjonerem. Całe skrzydło królewskiego zamku zamieniono na gabinet sztuki. Więc jak widzicie, ta moneta prawdopodobnie była wykonana dla samego króla jako podarunek lub też po prostu najwyższej klasy numizmat do gier i zabawy na dworze królewskim. My monetę wiążemy z hrabiną Kozel, ponieważ jest to wyjątkowa moneta, jedyna, która zachowała się do dzisiaj.
Ważne nadmienić, że król August II Mocny był znakomitym kolekcjonerem również polskich innych monet. W jego kolekcji znajduje się dukat 1546 Zygmunta Starego oraz donatywa gdańska Jana III Sobieskiego. Więc jak widać, król naprawdę miłował wcześniejszych władców Polski i zbierał również przedmioty związane z poprzednimi władcami króla, znaczy króla Polski. Do zbiorów również kupowano inne przedmioty, jak na przykład jakieś precozja, sztukę oraz nawet zamówił dla dworu umiśnił słynnego wykonawcy porcelany, więc naprawdę był mocnym kolekcjonerem, nie tylko numizmatycznym. Co ciekawe, już za życia króla było modne wybijanie monet w złocie i w innych metalach na potrzeby kolekcjonerskie. Więc zdarzają się sytuacje, kiedy mamy wybite monety w złocie, których nawet nie znamy w srebrze jako obiegowe. Czyli na pewno król dla własnych potrzeb zamawiał wybicie monety kolekcjonerskiej, które potem włączał do swojej kolekcji. Drugą możliwością powstania samych monet była budowa pałacu Zwinger, który rozpoczął się w 1709 roku. Pałac ten służył saskim władcom głównie do celów reprezentacyjnych. Były tam wydawane bale, przyjęcia i właśnie grano też gry karciane. Więc bardzo możliwe, że przez to, że to było bardzo duży obiekt, znajdowała się tam galeria malarstwa, biblioteka, zbiory sztuki oraz zbrojownia, kolekcja porcelany, tak jak wcześniej mówiłem, miśni oraz muzeum zoologiczne i inne precozja, które król gromadził w swoim pałacu saskim. Bardzo możliwe, że właśnie ten i inne typy monet, typu srebrny, właśnie grosze, 4-groszówki, 16-groszówki i 32-groszówki, czyli właśnie talary, służyły odwiedzającym jako forma kuponu, tak jak my dzisiaj idziemy do wesołego miasteczka bądź do jakiegoś cyrku i tam możemy wydawać takie właśnie żetony, które otrzymujemy na wejściu na jakieś zabawy w środku. Więc bardzo możliwe, że właśnie to służyło gościom do zabawy. Nie sądzę, aby w egzemplarz w złocie służył do zabawy, ponieważ były to za duże nakłady, aby ktoś otrzymał taki numizmat do zabawy w gry karciane. Więc tutaj bardziej prawdopodobna jest sytuacja, że został to właśnie wybity dla króla w celach podarunkowych dla hrabiny Kozel, aby można powiedzieć ładnie, zauroczyła się również. Więc jak to widać, mężczyzna jest skłonny do poświęceń dużych. Tutaj król poświęcał aż 100 tysięcy talarów rocznie, aby utrzymać jej dwór, rozwiódł ją z mężem i wydał właśnie pięknego talara w złocie z motylem. Słuchajcie, głównie mamy na rynku, znamy talary w srebrze. Talary w srebrze dzisiaj osiągają kwoty około 200-250 tysięcy złotych. Mniejsze monety osiągają analogicznie po 40-20 tysięcy złotych, zależy od nominału. Natomiast to jest jedyny egzemplarz w złocie, który zachował się do dzisiaj. Co mówi literatura? Kopicki R6, ale w srebrze. Czapski R6, ale w srebrze. Messerburger w srebrze, 1574 pozycja. Karolkiewicz różnie w srebrze, 2390 pozycja. Davenport 1616 również w srebrze. Czyli jak widać, jest to unikat, dotychczas jedynie znany w srebrze. Czyli mamy jedyną możliwość, aby nabyć taką monetę w złocie. Moneta wygląda przepięknie. Daliśmy stan 1 minus, wyłącznie za to małe defekty przy rancie, jakieś tam drobne ryski, ale moneta wygląda nieziemsko, prezentuje się znakomicie na żywo, nie ma tutaj żadnego mankamentu, więc serdecznie zapraszamy do zobaczenia monety na żywo. Sama aukcja już 25 września w hotelu Raffles Europejski. Będzie tam listowanych tylko 819 przedmiotów z najwyższej półki. Następnego dnia zaczynamy licytację na aukcji 31, gdzie będzie listowanych 1630 walorów numizmatycznych, gdzie cena waha się od 20 zł do 6 tysięcy, ceny wyławcze. Więc jak widzicie, aukcja została podzielona na aukcję 30, czyli tą premium, gdzie mamy bardzo
bardzo mocne przedmioty i tą aukcję 31, gdzie mamy przedmioty numizmatyczne o niższej wartości, natomiast też bardzo ładne i bardzo ciekawe. Tam serdecznie zapraszam miłośników ortów, ponieważ mamy ogromną kolekcję ortów gdańskich i ortów bydgoskich, na które zwracam szczególną uwagę, ponieważ macie ogromną ilość odmian, które opisał nam pan Dariusz Pączkowski wraz z Konradem Gruszką u nas w firmie, więc naprawdę są to bardzo dobrze opracowane walory. Więc serdecznie jeszcze raz zapraszam de facto od 25 do 27 września na aukcjamonet.pl i 25 września do samego hotelu. Więc do zobaczenia i powodzenia na samej aukcji. Życzę powodzenia.